Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Radą Samorządny. Dzisiaj mamy gościa, można powiedzieć, że spoza instytucji radomskich w pewnym sensie. Pan marszałek Rafał Ajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego, jednocześnie szef lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Witamy serdecznie. Nie będę przedłużał, przejdziemy od razu do meritum. Spotkanie prowadzi jak zwykle pan redaktor Łukasz Łęda. Dziękujemy serdecznie za wsparcie i oddaję panu głos. To tak, nie wiem, czy jak jest zaznajomiony z zasadami naszych spotkań, ale zdarzyło mi się tak. Zdarzyło się obejrzeć. Tak. Dlatego tym z Państwa, którzy nie byli na ostatnim, przypomnę, że nastąpiła leciuteńka modyfikacja. Organizatorzy zrezygnowali z własnych pytań. Przechodzimy od razu do części drugiej. Pytań ode mnie, no i później oczywiście pytania od Państwa. Pierwsze pytanie, Panie Przewodniczący, następujące. Jak się Panu do nas jechało? Wiedziałem, że Pan to spyta. No, jak Państwo widzieli, chwilkę się spóźniłem, to bardzo serdecznie przepraszam, ale no cóż, warunki pogodowe takie. Pytam o to, w jakim kontekście? Służby zaskoczone, ale powiem Panie redaktorze, że w międzyczasie, kiedy jadąc, Szanowni Państwo, mając dzisiaj instrument w postaci też Facebooka, patrzyłem na kolegów od Częstochowy, bo nawet Bydgoszcz, warunki są bardzo podobne i wszyscy też drogowcy są zaskoczeni. To kiedy wymieniamy tych drogowców? Bo jeżeli od 3 dni wiemy, że będzie padać, dzisiaj zaczyna padać, nie wyjeżdżałem pół go piaskarki wyjeżdżałem dopiero wtedy, jak już całe miasto stoi i stoją w korkach, to chyba nie tak. Nie, no panie redaktorze, ja rozumiem czasami też ironię. Mamy coś takiego jako nacja, że też narzekamy, no ale sami Państwo widzicie, że śnieżyca, olbrzymia śnieżyca, takie nawet nie były tej zimy, więc trzeba zrozumieć też, ja jadąc widziałem co najmniej 3 rzeczywiście piaskarki i śnieżarki, natomiast ta reakcja no, zawsze wynika też z faktu tej pogody, także tutaj trzeba usprawiedliwić troszeczkę dzisiejsze służby. Miejmy nadzieję, że teraz co prawda jest okres taki, że wszyscy zjeżdżają do domu, ale to się jak zwróciuje do służby dla sobie sprawy. Panie Przewodniczący, czy będzie Pan kandydował na urząd prezydenta miasta Radomia? Panie redaktorze, Szanowni Państwo, nie mam takiego pomysłu, nigdy nie było takiego pomysłu. A przechodząc dalej do Pana redaktora pytania, kandydatem Platformy Obywatelskiej będzie Radosław Witkowski. Mhm. A czy będzie Pan kandydował do Rady Miejskiej? Nie rozważałem też takiej opcji, choć Państwo wiecie, że z samorządem radomskim jestem związany choćby przez to, że byłem wiceprezydentem i wspieram ten samorząd w szczególny sposób. Natomiast moim celem dzisiaj politycznym jest sejmik województwa i reprezentowanie wszystkich Państwa mieszkańców w dalszym ciągu sejmiku. Czyli możemy spodziewać się, że będzie Pan startował w najbliższych wyborach właśnie do sejmiku wojewódzkiego? Do sejmiku wojewódzkiego, tak. Super. Dlaczego o to pytam? Proszę Państwa, już tak na samym początku zazwyczaj czekamy na to i na końcu o to pytamy. A pytam o to dlatego, że do tej pory wszyscy nasi goście, którzy tutaj byli, to byli ludzie, którzy nie sprawowali dotychczas żadnej funkcji wykonawczej w samorządzie tak naprawdę. Czyli nie mieli tego głównego, generalnego wpływu na to, jak nasza rzeczywistość wygląda. I zazwyczaj pytaliśmy ich tylko i wyłącznie o plany, jakby to widzieli, diagnozę, ich wizję. Różnie z tym bywało, doskonale Państwo pamiętacie. Dzisiaj po raz pierwszy mamy okazję i tutaj już współczuję. I za tydzień będzie drugi raz. Tak, już współczuję od razu. Znaczy pytać o konkrety, znaczy o efekty. No bo już doświadczenie Pana Przewodniczącego w samorządzie jest bardzo duże. Bardzo proszę, nie boimy się żadnych pytań, odpowiadamy. No to lecimy. Na ile potrafimy. No to lecimy. Był Pan wiceprezydentem naszego miasta. Teraz jest Pan członkiem zarządu województwa mazowieckiego. Tam jest olbrzymia władza, olbrzymie środki w sejmiku wojewódzkim. Tu się zgodzimy. Dodatkowo jest Pan szefem partii rządzącej w naszym mieście. Tutaj już pełna zgoda.
A proszę powiedzieć, jakie strategiczne sprawy dla miasta udało się panu osobiście bądź pańskim współpracownikom, kolegom załatwić dla Radomia? Proszę się pochwalić. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, co się udało zrobić? No, udało się wiele rzeczy zrobić. Wiele rzeczy jest jeszcze, ja to określam na roboczo, na tapecie. Myślę, że mieszkańcy, nasi wyborcy będą, to zacznijmy od tym, co się udało zrobić. Mile zaskoczeni. Otóż, Szanowni Państwo, to jest dość złożony temat, jeżeli chodzi, bo Pan Redaktor, jak rozumiem, kieruje te zapytania w stronę Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest we badaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego. I powiem Państwu, że ten temat jest szerszy, bo opinia obiegowa od wielu lat jest taka, że wiele środków, które trafiają w poszczególne subregiony województwa mazowieckiego, w większej części trafiają gdzieś na północ. Jak się chce kogoś spytać o konkrety, to jest z tym olbrzymi problem. Więc ja muszę Państwu powiedzieć, że rozliczając poprzednią perspektywę, z tą będzie bardzo podobnie, zresztą będziemy przygotowani, żeby to zaprezentować szerszej publiczności. Natomiast patrząc pod kątem poprzedniej perspektywy, to żeby Państwu uzmysłowić tylko, ile środków trafiło do subregionu na przykład polskiego, a ile trafiło do środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, to jest, Szanowni Państwo, 800 milionów trafiło do subregionu polskiego, czyli wszystkich samorządów wchodzących w skład tego subregionu, a 1 mld zł trafiło do subregionu radomskiego. I tutaj trwają dyskusje, bo przyczyny na mieszkańca, to ten stosunek może nie jest zadowalający dla niektórych, ale nie ma żadnej przepaści, a nie ma żadnej też, żadnej, że tak powiem, takiej dysproporcji, która by uprawniała do tego, aby mówić, że Radom dostaje ochłapy. Przechodząc dalej do... Panie Przewodniczący, do ochłapu dojdziemy, bo to na pewno jeszcze spytam. I pozwolę się z Panem oczywiście nie zgodzić, bo dzisiaj, powiem szczerze i też muszę Państwu przyznać, że to jest do tej pory najtrudniejsze spotkanie dla mnie, ponieważ musiałem się naprawdę bardzo mocno przygotować, by przeszperać wszystkie internety, tabelki i tak dalej. Więc mam tutaj, widzicie Państwo, całe rozpiski, więc jestem uzbrojony w dane. Państwo widzicie, ja też. Mimo tego, że Pan redaktor się przygotuje jak zawsze, ja też się przygotowałem. Bardzo się cieszę, że będzie możliwość wymiany tych argumentów. Ale zanim przejdziemy jeszcze do Regionalnego Programu Operacyjnego, do funduszy europejskich, czy tych, które idą przez marszałka, chciałem zapytać właśnie o konkretne projekty. Zrobiliśmy to, gotowe to, gotowe to, gotowe to. W planach to, w planach to, w planach to, w planach tamto. W ten sposób chciałbym to zrobić, bo w taki właśnie sposób pytaliśmy naszych poprzednich gości, którzy jeszcze nie mieli możliwości tego realizować. Pytaliśmy, jakie konkretnie mają plany, co chcieliby zrobić. Bywało z tym różnie. Często te plany były bardzo mgliste, żeby nie powiedzieć, że prawie w ogóle ich nie było. No to teraz mam okazję zapytać kogoś, kto już miał okazję realizować, co zatem się udało. Cały czas mówimy o środkach, które są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie, już chciałbym troszeczkę szerzej wyjść. W ogóle poza... Państwo, więc pytam Pana żeby, takiego jako szefa partii w Radomiu. Żeby Państwu uświadomić jedną rzecz, bo pan redaktor idzie takim, co się udało zrobić. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że tak, że Samorząd Województwa Mazowieckiego ma określone środki i udało się od początku, kiedy ja obejmowałem funkcję członka Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnego za kwestie infrastruktury i kwestie nieruchomości, tak to można określić ogólnie rzecz biorąc. Szanowni Państwo, dysponowałem wtedy budżetem inwestycyjnym na poziomie 90 milionów złotych i pewnie Pan redaktor to sprawdzi w tabelach, zaraz może to sprawdzić. Natomiast już po roku czasu udało mi się ten budżet zwiększyć dzięki również negocjacjom do 125 milionów. Kolejny rok 250, a teraz Szanowni Państwo dysponuję budżetem 570 milionów dzięki temu, że przekonałem również skarbnika, że potrzebujemy dynamicznego rozwoju infrastruktury drogowej. Mówię tu o szczególności drogach wojewódzkich w subregionie i dlatego, Szanowni Państwo, ten rok, poprzedni również, ale ten rok będzie szczególny, jeżeli chodzi o proces inwestycyjny, bo staramy się, Szanowni Państwo, w ramach całego subregionu zrealizować bardzo duże inwestycje. Ja już nie będę mówił o numerach dróg, ale są takie drogi, które stanowią kluczowe rozwiązania komunikacyjne, choćby dla miasta Lipska, czy powiatu smoleńskiego, powiatu lipskiego, jak droga 747, również
drogi w poszczególnych powiatach należące do samorządu województwa mazowieckiego. Jeżeli chodzi o kwestię, pan pyta, bo i państwo musicie wiedzieć jedną rzecz, że samorząd województwa mazowieckiego nie finansuje dróg, które wchodzą w skład dróg, powiedzmy, dróg w ramach własnego budżetu, nie budżetu regionalnego, programu regionalnego. Finansuje drogi, nie finansuje tych dróg w miastach na prawach powiatu, a takim miastem jest Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka. Więc my mamy 3250 km tych dróg i te drogi staramy się sukcesywnie przebudowywać i sukcesywnie ulepszać. Jeżeli chodzi o kwestię, to co nam się udało do tej pory, a w zasadzie to się udało beneficjentom, bo osobom, które są odpowiedzialne za to, żeby też napisać wniosek, czyli prezydentowi, jego służbom odpowiedzialnym za napisanie choćby tych wniosków w ramach regionalnego programu operacyjnego, to pan redaktor z pewnością będzie za chwilę pytał o ten RIT, to już uprzedzając pytanie. W RIT-ie, szanowni państwo, mamy kilkadziesiąt milionów już wydatkowanych w samym Radomiu. Mamy dwa szpitale, jeden wojewódzki, jeden szpital miejski, jak państwo wiecie, ostatnio 1,5 miliona, które stanowią dla niektórych osób kwestie drwin. Tak naprawdę dla szpitala, jeżeli chodzi o kwestie kardiologii, rozwoju kardiologii, zakupu 18 urządzeń bardzo specjalistycznych, jeżeli chodzi o kwestie zabiegów kardiologicznych, bardzo ważne. To jest takie ostatnie dofinansowanie. Wcześniej dofinansowania w wysokości 8,5 miliona, cała wartość projektu około 11, bodajże, czy 11,5. Ja nie pamiętam dokładnie tych, to również szpital psychiatryczny jest. Ja powiem, panie przewodniczący, 20 milionów. 9 milionów poszło na e-usługi, radomski tak szpital zespolony, na mazowiecki szpital specjalistyczny 3,5 miliona, Krychnowice 3,5 miliona tak i pieniądze na onkologię i kardiologię, które są zapisane w działaniu, pod działaniem 6.1. I tam jest 16 milionów rozdane. I w przyszłym tygodniu podpisujemy jeszcze umowę na 6 milionów też ze szpitalem, z naszym szpitalem wojewódzkim. I na co to będą środki? To będą środki na specjalistyczny sprzęt medyczny. W ramach też RIT. Dobrze, to przejdźmy może do tych pieniędzy, bo widzę, że pan chce tak szybciutko w tę stronę. Kamienica Deskuru. Deskuru, 23 miliony. 23 miliony. Wiele takich inwestycji drobnych, szanowni państwo, z tych większych inwestycji. Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu, 53 miliony. I to bardzo ciekawy projekt, dlatego że to jest projekt, który jest oparty, w ogóle ta perspektywa finansowa Unii Europejskiej, to jest kwestia badań, rozwoju, współpracy zarówno uczelni, jak i przedsiębiorców. I ten projekt temu będzie służył. No to panie przewodniczący, wprost, jak to się dzieje, że mamy w naszym RIT-cie, czyli Regionalnym Instrumencie Terytorialnym, zapisane pieniądze na rehabilitację. Tam ten zapis był tak robiony, że nie można budować budynków z tych pieniędzy, można tylko remontować i sprzęt za to kupować. I mamy zapisany i jest... nie ma umowy na to. Nic się nie dzieje, cisza, jest awantura w mieście. A z drugiej strony marszałek Struzik lekką ręką ładuje 98 milionów w szczere pole pod ząbkami bez konkursu, bez żadnej podstawy. O szpitalu psychiatrycznym w Drewnicy. Tak. Otóż, szanowni państwo, geneza tego, ja postaram się to wytłumaczyć najprościej, jak będę potrafił, bo to jest skomplikowana materia, ale RIT to jest takie porozumienie samorządów, regionalne instrumenty terytorialne, to jest porozumienie samorządów, wszystkich samorządów, które wchodzą w skład subregionu radomskiego, które umówiły się na to, że będą inwestować w zdrowie. Czyli będą robić inwestycje tak naprawdę w szpitalach czy placówkach medycznych. Otóż, szanowni państwo, zaczynało się to od tego i to jest pomysł pana prezydenta Kosztowniaka. Ja byłem bardzo też sceptyczny, jeżeli chodzi o te kwestie, że akurat zdrowie jest bardzo ważne, ale gdzie więcej pieniędzy możemy wyciągnąć? Wydaje mi się, że w projektach infrastruktury
centralnych, mogliśmy to zrobić zdecydowanie lepiej. Lepiej byłoby na drogi niż na szpitalach? Nie, ale ja chcę przejść teraz dalej, bo mówi się dzisiaj w przestrzeni publicznej, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, że 43 miliony to jest kwota zapisana w RIT-cie. Otóż, Szanowni Państwo, co to jest ten RIT? To jest dokument, w którym życzeniowo te samorządy wpisały sobie, konkurując ze sobą w ramach konkursu, czyli w ocenie tych projektów, które startują, życzeniowo wpisały sobie, że chciałyby takie pieniądze uzyskać. Wiedząc o tym, że kwota przeznaczona na przykład na RIT Radomski jest w granicach tam 120 milionów, tych kwot było wpisanych 250. 250, czyli było z góry wiadomo, że tych środków będzie mniej. No ale jest rywalizacja, jest konkurs. I co się, Szanowni Państwo, stało? Otóż w momencie, kiedy Radom, subregion radomski, wymyślił sobie ten instrument zdrowotny, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tak zwane mapy potrzeb zdrowotnych, które ministerstwo, znaczy to ministerstwo... W tym to było roku? To było jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej, natomiast było procedowane, panie redaktorze, skończone procedowanie było rok już, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą prosiliśmy bardzo mocno o to, żeby przyspieszyć te prace, dlatego że nie mogliśmy ogłosić konkursów RIT-owskich, czyli tych zdrowotnych, nie mając zgody na to, czy w ogóle dany sprzęt będzie w danym subregionie potrzebny, bo pan wojewoda, rząd Prawa i Sprawiedliwości też sobie tam posegregował, że niepotrzebnych jest akceleratorów jakichś ekologicznych w tym miejscu tyle, różnych takich rzeczy, prawda? Więc to jest jakby zrozumiałe. Natomiast pierwsza decyzja, która zapadła, jeżeli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, to było dopuszczenie kardiologii i onkologii w ramach tych projektów litowskich, że możemy wnioskować na kardiologię i onkologię. I co się okazało, że z tej całej kupy tego RIT-u, które było złożone przez te wszystkie samorządy, w tym pomysłów pana Kosztowniaka, modyfikowanych już przez później przez władzę pana prezydenta Witkowskiego i przez moją też osobę, bo ja też nadzorowałem Wydział Funduszy Unijnych. Szanowni Państwo, kardiologia i onkologia stanowi tak naprawdę kilka procent. Kilka procent. Właśnie mniej więcej. 1,5 miliona jakieś tam, więc tam wychodziło, że możemy 7 czy 8 milionów. I co zrobił wtedy włodarz naszego miasta? Przy podpowiedziach również moich. Szanowni Państwo, w ostatniej chwili, rzutem na taśmę, wynegocjowaliśmy, że uruchomimy tak zwaną drugą wiązkę, o czym pan redaktor na przykład wie. Drugą wiązkę. I dzięki tej wiązce, nie patrząc tylko na RIT, mamy już kamienicę do skórów. Za chwilę mam nadzieję, że będziemy mieli 53 miliony w ramach projektu multimodalnego, czyli zakup 10 nowoczesnych autobusów, zakup, znaczy budowę ścieżek rowerowych, różnego rodzaju takich elementów, które służą ekologicznym środowisku. No dobrze, to tak, ponieważ to jest dosyć skomplikowana materia, widzę w Państwa minach, że no, chciałem to ciężko jest to do przetrawienia, to chciałbym się dowiedzieć, Panie Przewodniczący, czy marszałek Struzik, czyli województwo, skąd myślałbym się posłużyłem, czy województwo mazowieckie da pieniądze na rehabilitację? Szanowni Państwo, postaram się znowu wytłumaczyć to najprościej, jak będę mógł, ale perspektywa, czy wdrażanie regionalnego programu operacyjnego jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap, Komisja Europejska nazwała to tak zwane osiągnięcie kamieni milowych, czyli musimy do końca 2018 roku, tego roku, wypłacić, wydatkować, rozliczyć w ogóle połowę całej alokacji, która jest w ramach całej tej naszej perspektywy mazowieckiej. Dopiero możemy rozpocząć drugą. I Szanowni Państwo, na to pytanie, ponieważ to będzie pierwsza moja taka deklaracja, oczywiście trwają rozmowy, bo jak Państwo wiecie, rehabilitacja jest wpisana w budżecie. Rehabilitacja to jest też osobny temat, bo ze względów takich gospodarczych to jest też pomysł poprzednika pana prezydenta Witkowskiego, który jakby zdecydował, że ten pawilon będzie tworzony na tych starych murach można było inaczej, kilkudziesięcioletnich. Zapisać tych konkretnych.
ja tutaj bym polemizował, czy nie można było, natomiast zdecydowano się na wariant czytaj trochę lotnisko, czyli bardzo kosztowny. Bo otóż, Szanowni Państwo, nie wiem, kilka tygodni temu słyszałem od pani marszałek Eli Land, że nowy pawilon, który mógłby być świetną rehabilitacją powierzchni 7000 metrów powierzchni użytkowej, to jest koszt rzędu 20-22 milionów złotych. My dzisiaj wchodzimy w projekt, który będzie kosztował, myślę, że z wyposażeniem ponad 50 milionów złotych, a więc 2,5 razy drożej niż można by było to zrobić w sposób bardzo gospodarczy i ekonomiczny. I wtedy nie mówilibyśmy o takich dużych dofinansowaniach, tylko zrobilibyśmy to w sposób gospodarczy. Dobrze, jest ciągłość projektu, są jakieś solary, są inne rzeczy, trzeba to odgrzybić, powierzchnia jest ciężka do modyfikacji, czy tam do modelowania, ale okej, zrobił taką dokumentację prezydent Kosztowniak, zafundował nam to w spadku i to realizujemy. Więc odpowiadając na to pytanie, Szanowni Państwo, osiągając te kamienie milowe w 2018 roku, jest deklaracja rzeczywiście marszałka Studzika, o czym mówią wszyscy. My mamy tak zwaną rezerwę wykonania, to jest około 7 milionów złotych i będzie ogłoszony konkurs dedykowany pod również rehabilitację lewowską. To tak, jeszcze raz, Panie Przewodniczący, żeby osiągnąć kamień milowy w tej rozmowie, tak, chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób chciałby Pan, żebyśmy zbudowali budynek warty co najmniej 20 milionów albo ten za 50, za te 7 milionów, które Pan marszałek chce nam dać? 7 milionów euro. Mnożone razy 4, 20, to wychodzi jakieś, nie wiem, tam... 20 kilka, no to i tak samo. Nie, on liczy, 32 to tak. 30. No dobrze, no niech będzie 30. 32, z tego co wiem, teraz operat szacunkowy jest 44. Dobrze. No tak, ale to wie Pan, z tymi operatami to bywa tak, że przez ostatnie miesiące parę razy już się zdarzyło, tak, no, że się to jest politycy Platformy wyłożyli na kosztorysach. Świeży operat, ale powiem Panu, że to wynika z tego, bo jest tutaj z nami Pan Dyrektor Łuczycki i on dobrze wie, jak wygląda procedura, jeżeli chodzi o kwestię wyłonienia dzisiaj wykonawców, choćby inwestycji drogowych i że jest pewnego rodzaju zawirowania w rynku. Natomiast ono jest takie, ponieważ ruszyły te inwestycje. Natomiast, Szanowni Państwo, nie można zawyżać ceny inwestycji, bo do tego służą specjalne cenniki, do tego służą specjalne tabele. Na podstawie tych tabel oblicza się realną wartość inwestycji i ogłasza się przetarg. Ale cały czas moje pytanie jest aktualne. To w jaki sposób to zrobić? Tak praktycznie. No, panie redaktorze, z tego co ja wiem i pan to też wie, jest zabezpieczone w budżecie miasta, i patrzę na pana radnego, 7 milionów złotych. 8 milionów złotych, dodając 32, to mam 40, brakuje 4. Może udźwignie jeszcze miasto te 4 miliony. Przy takim zapale zarówno opozycji, jak i innych radnych. Czy radni w takim razie Platformy będą składali takie poprawki do budżetu? A to jest decyzja. To jest oczywiście decyzja radnych. Ja mówię o tych. Mi się wydaje, że chyba szef partii, powie, słuchajcie, trzeba to załatwić. O możliwościach nie, no oczywiście u nas jest determinacja, żeby... Demokracja to u nas to jest 28 klubów. U nas to jest oczywiste, Szanowni Państwo. I mamy świadomość tego, że też nasi wyborcy i osoby, w ogóle mieszkańcy będą nas rozliczać z efektów naszej pracy. Natomiast to, wie Pan, mamy się czym pochwalić i jesteśmy otwarci na współpracę, ciężko pracujemy na to. Więc ja jasno mówię i jasno deklaruję, że po rozliczeniu kamieni milowych, jeżeli chodzi o RPO, otwieramy konkurs, bo taką daje nam możliwość wtedy Komisja Europejska, żebyśmy skorzystali z rezerwy wykonania tak zwanej i 7 milionów euro uruchomili dedykowane. Panie Przewodniczący, jeszcze jeśli chodzi o kwoty, to ja pozwoliłem sobie wydrukować. Jak to wygląda z tym Płockiem? No i tak, i Pan będzie ten Płock tak męczył, a ja mówiłem o tym Płocku, Szanowni Państwo, a Pan mi teraz będzie mówił 100 milionów na obwodnicę, panu tak? Panu powiem, nie tam obwodnica, nie będę męczył obwodnicy, żadnej. Radą, proszę Państwa, według oficjalnej strony rządowej, bo można ufać, funduszy europejskich, otrzymał wartości projektów z RPO, już zostały w 2014-2020, to jest 125 483 439,40 zł, z czego 81 391 000 z kawałkiem
są finansowane z Unii Europejskiej. Przepraszam, jeszcze raz, pan czyta, bo to są 25 milionów. To jest Radom i powiat radomski. Potraktowałem to i tak trochę powiedział profesor. Panie redaktorze. Natomiast w Płocku i powiat płocki mam projekty warte 359 870 000 i dofinansowanie 248 milionów złotych. No jednak sporo więcej. Panie redaktorze, nie wiem, ja sprawdzę, co na tej stronie jest, tak, ale szanowni państwo, tutaj te wartości podają 125 milionów złotych, które trafiło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Otóż pan redaktor wie, ale zapomniał po prostu o tym, że 130 milionów w ramach RPO trafiło choćby na obwodnicę południową. Więc, ale mówimy o perspektywie 2014-2020. Tak, w ramach poprzedniej perspektywy to było to 80... To ta sama. Tak? To ta sama. To gdzie tutaj 2000, rząd kłamie, oszukuje? Proszę państwa, to są się urzędnicy, którzy spełniają najczęściej. Natomiast nie wiem, może pan tutaj nie ma infrastruktury drogowej, nie ma pojęcia. Nie, wszystkie. Zaznaczyłem sobie wszystkie, żeby. Natomiast, szanowni państwo, obwodnica Południowa, pierwsze dofinansowanie 80 milionów w ramach poprzedniej perspektywy, to jeszcze w spadku, znaczy, przepraszam, to jeszcze za piastowania urzędu przez pana prezydenta Kosztowniaka trafiło do miasta, o czym było bardzo głośno. Wszyscy dziennikarze, wszyscy mieszkańcy się z tego cieszyli. Dodatkowo z tak zwanych resztówek, już za czasów marszałka Leszka Ruszczyka, ja wtedy byłem wiceprezydentem, trafiły dodatkowe środki. W sumie co zamiast do kupy to było 120 czy 130 milionów nawet, 120 ileś tam, które finansowały budowę obwodnicy południowej. Dzisiaj twierdzenie przez Prawo i Sprawiedliwość, że najwięcej środków trafiło w historii, 93 miliony na inwestycję drogową w historii tego miasta, jest zupełnie nieprawdą, bo łatwo policzyć, że 130 milionów stanowi większą wartość. Z budżetu państwa chyba największe. A to a propos jeszcze obwodnicy południowej, to tam też trafiły pieniądze z budżetu państwa. Tylko ile, Andrzej? 10 milionów. 10 milionów. To 93, ale mówienie, że w ogóle nie trafiały za czasów Platformy jest, kiedy trafiały na szkołę muzyczną, na Centrum Powiadamia Ratunkowego, na CPD, na Centrum Przetwarzania Danych, na wiele innych obiektów użyteczności publicznej, ta pomoc była i była bardzo duża. Panie Przewodniczący, przejdźmy dalej. Ostatnio przeatakował Pana troszeczkę Marcin Dąbrowski z SLD. Zlokowanie produktu. Wymieniłem, tak. Powiedział tylko o chłapach, że Radom otrzymuje ochłapy. Właśnie w kontekście tego naszego szpitala i działu rehabilitacji przede wszystkim. Jak Pan ocenia działalność Pana Marszałka Struzika? Radom jest niezbyt lubiany. Nawet mówi się, że to jest największy szkodnik, jeśli chodzi o nasze miasto, o to nasze, co najbardziej nas blokuje. A jak z pańskiej perspektywy, kiedy pan z nim współpracuje, to wygląda? Słuchajcie, szanowni państwo, no cóż, bliższa ciało zawsze koszula i z pewnością pan marszałek jest też lokalnym patriotą. Ja przypomnę państwu, że my mieliśmy swojego marszałka, ale radomskiego niestety zdecydował się na to, żeby zarabiać większe pieniądze w parlamencie. I wtedy nastały czasy pana marszałka Struzika. Jeżeli ja mam ocenić... Który zdecydował się zostać posłem. I pana wysłali z wiceprezydenta. Ja mówię o... Mieliśmy marszałka województwa z Radomia. Wicemarszałka później. Ale mieliśmy marszałka. Mieliśmy marszałka. Premiera też mieliśmy marszałka, który był marszałkiem i przestał być tym marszałkiem, a poszedł do parlamentu. Czy to się zgadza? Zgadza się, oczywiście, że zgadza. I od tego czasu nastały rządy, myśląc bardziej o swojej, że tak powiem, kieszeni, to z pewnością tak, bo w sumie marszałek zarabiając, wie pan, porównując z pensjami ministerialnymi, jeszcze mniejsze pieniądze, a mniej niż dyrektor departamentu, to rzeczywiście tak. I może właśnie te względy temu towarzyszyły, że ktoś spojrzał na to po prostu pragmatycznie i powiedział, w końcu chce sobie wybudować dom czy jakieś inne rzeczy i dlatego straciliśmy marszałka. Nie oceniam tego, bo każdy ma wolną wolę wyboru. Natomiast oceniając pana marszałka Adama Struzika, ja mam bardzo dobrą współpracę z człowiekiem, mam bardzo dobre relacje, staram się z nim rozmawiać partnersko. To jest człowiek, który ma olbrzymią wiedzę, jeżeli chodzi o kwestie
zarówno funduszy regionalnych, jak i działania w Komitecie Regionów, bo jeszcze widziało. I jakby nie oceniać, to statystyki, no bo pan się redaktor przygotował, natomiast tak jak mówię, ja też się przygotowałem i to też można sprawdzić tylko na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Funduszy Unijnych, że ta perspektywa to nie jest przepaść poprzednia. Czyli to wszystko, na, jakby jeszcze nawiązując do słów pana przewodniczącego Dobrowskiego, którego bardzo szanuję, lubię, no ale fajnie by było, że tak powiem też ja z panem Marcinem rozmawiałem przez chwilę, z Marcinem, bo jesteśmy po imieniu, przez chwilę czy asemusowaliśmy i powiedziałem wprost, że nie obraża się jak to sprostuje, bo przecież te kilkadziesiąt milionów w ramach RIT już trafiło. A biorąc pod uwagę fakt, że opóźnienia, jeżeli chodzi o ogłaszanie konkursów RIT-owskich poprzez mapy potrzeb są przesunięte, to rzeczywiście może być tak, że infrastrukturalne, te wszystkie infrastrukturalne projekty idą szybciej. Czego przykładem jest kamienica Deskurów, która teraz już w tej wiosce jest szybciej zrealizowana. Muszę pana przewodniczącego skomplementować. Jest pan jednym z niewielu polityków, których tak uwielbiam słuchać, jak pan pewne niekonsekwencje wypowiada i z dużą sympatią tego słucham, w przeciwieństwie do innych polityków. Muszę powiedzieć, że mam do pana w tym temacie słabość. Przed chwilą pan powiedział, że ten RIT, o, tam samorząd sobie ustalił pobożne życzenia, co by chciał, a przed chwilą pan powiedział, że jednak ten RIT był realizowany. Czyli jednak to nie są pobożne życzenia, to no, jednak poważny dokument. Panie redaktorze, no, pan wyraźnie, że tak powiem, czepia się szczegółów, natomiast no, państwo na to bardzo dobrze pamiętają o tym, że ja powiedziałem, że w ramach RIT-u mamy już kilkadziesiąt milionów zrealizowanych, o czym pan sam przed chwilą czytał. No tak. Że te wszystkie szpitale nasze radomskie. Mm. To jest. A wie pan, że bez RIT-u Ostrołęka 5,5 miliona wzięła, Sierce 1,5 miliona. W ogóle nie są RIT-ie. To nie jest prawda. Nieważne? Nie, ale mówi pan o RIT-ie którym? Zdrowotnym? Nie, w ogóle. O ogólnym regionalnym instrumencie terytorialnym. No tak, ale instrumenty regionalne ma każdy subregion. Tak, dokładnie. Każdy poza ZIT-em, bo jeszcze jest Warszawa, to też jest taki, miasta wojewódzkie mają ZIT. To też jest taki RIT, tylko inaczej nazwany, bo rzeczywiście z proszę państwa, przez ten bełkot unijny przebywać nie było łatwo. Natomiast, szanowni państwo, zarówno Płocko-Ciechanowskie, jak i Siedlecko-Ostroweckie, przepraszam bardzo, one się zdecydowały na to, że będą realizować infrastrukturę na przykład drogową. Tak? I tam zaczęły pozyskiwać fundusze. W momencie, kiedy zorientowaliśmy, o czym już mówiłem wcześniej, materia jest dość skomplikowana, że z RIT-em może być kłopot, uruchomiliśmy drugą wiązkę, a więc weszliśmy w przestrzeń na przykład rewitalizacyjną, która była przypisana do subregionu płockiego. Ale u nas chyba były właśnie dwa priorytety, jeden to zdrowie, a właśnie drugi rewitalizacja, jeśli dobrze pamiętam. Inaczej to wyglądało, było zdrowie i kwestie ekologii, później to się pomieszało, bo widzieliśmy, że stamtąd możemy wyciągnąć więcej pieniędzy i dzisiaj i za chwilę mam nadzieję, że te 53 miliony w ramach multimodalnego projektu tych elektrycznych autobusów i tych wszystkich innych wiatr przystankowych, autobusowych, gdzie to będzie takie widoczne w mieście. To już wynudziliśmy państwa o tych ZIT-ach, RIT-ach i innych rzeczach. Zapytam o politykę typową. Jak będzie wyglądała kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej w naszym mieście? Panie redaktorze, szanowni państwo, no cóż, to będziemy robić wszystko. To będziemy skutecznie wyglądało. Będziemy się starać robić to profesjonalnie. Będziemy się starać dotrzeć do państwa z przekazem, z naszym programem Polski Samorządnej, który mamy na szczeblu krajowym. Bardzo ściśle określone kilka punktów dotyczących każdego aspektu życia społecznego. No to w jaki sposób państwo nam chcecie nie bełkać? Szanowni państwo, skończyłbym się, panie redaktorze, już dodatkowo, szanowni państwo, mamy już opracowaną, gdzie uczestniczyłem w ramach grupy roboczej, tworząc jeden z punktów programu regionalnego. Zostało mi przypisane, czy zostałem poproszony, aby stworzyć zespół dotyczący decentralizacji w tym aspekcie regionalnym. I są bardzo ciekawe tematy, bo chcemy bardzo szeroko zaproponować państwu i w ogóle, a w szczególności chyba samorządom, dlatego też Polska Samorządna, takie rozwiązania, które będą jednoznacznie polepszały jakość życia i funkcjonowanie samorządów i będą jakby kończyły całą tą reformę samorządową, ten trzeci etap, który nie był zakończony, a jednocześnie mamy świadectwo tego, że tak naprawdę samorząd stanowi tą wartość olbrzymią i powinien być kluczowym, jeżeli chodzi o rozwój tego kraju. To jeszcze raz zapytam, panie przewodniczący, bo dużo słów pięknych, okrągłych, miło się słucha, naprawdę. Konkretnie, co będzie realizowała Platforma Obywatelska, co proponuje generalnie samorządom?
już nie będę tam męczył Szanowni się Państwo, pana o jest, konkretną ulicę, drogę czy tam cokolwiek innego, nie, jest tak na tych, poziomie ogólnym dosyć. Panie redaktorze, to ja też bardzo bym prosił, żebyśmy uściślili, tak? Bo jestem reprezentantem Platformy Obywatelskiej, mamy ten spójny program, który chcemy zaproponować. No nie wiem, likwidacja powiatu. Jeżeli chodzi... więc mówimy o tym programie, który jest przyjęta, więc Polska samorządna. Szanowni Państwo, likwidacja urzędu wojewody. Uważamy, że powinni tak naprawdę być jedni gospodarze, jeżeli chodzi o Mazowsze, bo jak Państwo widzicie, niestety urzędnicy wojewody są urzędnikami bardzo, bardzo partyjnymi, którzy jasno, że tak powiem, jako politycy również, tak zawsze było, ale nie potrafią, znaczy no starają się bardziej zaszkodzić, zresztą ja uważam, że PiS w ogóle nie lubi samorządu i cały czas właśnie ta centralizacja wszystkiego, a więc odbieranie kompetencji samorządom. Jak wygrają wybory, to po lubi, to proszę się natomiast, no tak, natomiast wygląda to z mojego punktu widzenia choćby samorządu województwa mazowieckiego, że odbieranie kompetencji samorządom województwa mazowieckiego i robienie takiej prowizorki w postaci choćby kwestii dotyczących zasobów wodnych, tego wszystkiego, co należało kiedyś do marszałka, tworzenie jakichś spółek, w których zasiadają różni ludzie i dzisiaj mamy paraliż, jeżeli chodzi o decyzje wodnoprawne, jak również zabieranie choćby funduszy na środowisko, czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Państwo wiecie, że my zostaliśmy tylko poproszeni o to, abyśmy powoływali, ewentualnie odwoływali prezesa i to na wyraźne wskazania. Tyle dzisiaj możemy zrobić, a naprawdę jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, udało nam się... Czyli likwidację wojewodów, urzędu wojewodów. Dokładnie. Nawet jeśli Państwo wygralibyście następne wybory parlamentarne i sytuacja by się odwróciła, że, no, dajmy na to Prawo i Sprawiedliwość zyskałaby władzę w sejmikach wojewódzkich, a Państwo wtedy stracilibyście zupełnie możliwość wpływu jako rządzący w państwie na samorządy. Rozumiem dobrze, że, nie, że wtedy też będziecie tak samo głosić, że nie warto tych wojewodów trzymać? Wie Pan, to jest nasz program i nasza deklaracja i to było jasno, czytelnie powiedziane też na naszej konwencji i jasno podkreślane na każdym szczeblu, jeżeli chodzi o program. Urząd Wojewody dzisiaj nie jest potrzebny. Ale dzisiaj czy w ogóle nie jest potrzebny? W ogóle nie jest potrzebny, dlatego że jak widać potrafi być tak bardzo politycznym, tak bardzo upolitycznionym, że jest bardziej hamującym rozwojem niż pomagającym. Ten urząd polega, to reprezentacja rządu w terenie. No tak, ale to jest druga instancja, to też jest urząd, który powinien współgrać z samorządami, a nie przeszkadzać samorządom w realizacji. Wie Pan, jeżeli ja słyszę dzisiaj wypowiedzi wojewody, który po trzech dniach po podpisaniu umowy mówi, że się nie uda, to rozumiem, że... Ale trzyma kciuki. Rozumiem, że mówimy o Lewicowej Wojewodzie Stanowiczu. Tak, to mówimy o Lewicowej Wojewodzie też Stanowiczu, tak. Oczywiście, bo on się bardzo mocno interesuje tymi sprawami radomskimi. Ja czasami mam takie wrażenie, że pan wojewoda ma tylko czas na to, żeby blogować, pisać różne informacje na Facebooku, kiedy czas na fajną, merytoryczną pracę, bo ja tego czasu zajmuję. Może ktoś to robi panu wojewodzie. Natomiast likwidacja urzędu wojewody to jest nasza deklaracja, zwiększenie dochodów własnych gmin, powiatów na każdym szczeblu. Czyli chcemy, Szanowni Państwo, żeby całość PIT-u i CIT-u, a więc podatku od osób i od podatku od firm, trafiał bezpośrednio do samorządów. Pytanie pana redaktora będzie, z czego będzie budżet państwa, z akcyzy. I z VAT-u. Tym razem nie przeczyta pan moich myśli. Chciałem zapytać, w takim razie przez 8 lat jak rządziliście, dlaczego tego nie robiliście? Bo to jest podstawowa sprawa. Dokładaliście jak każdy rząd, żeby nie było, że tylko i wyłącznie Platformy. Każdy rząd dokładał zadań samorządowi, a nie dokładał odpowiedniej ilości pieniędzy. I nie do końca. Macie teraz... Nie do końca. Samorząd samorządził, samorząd był samorządny. Samorząd w swojej konstrukcji, choćby proste rzeczy, miał możliwość decydowania o tym, jaki będzie dyrektor szkoły, bo tak być powinno, czy to będzie,
człowiek z wizją, z człowiek, który ma pomysł na daną placówkę edukacyjną. Dzisiaj nie ma takiej możliwości. Mało osób o tym wie, ale niestety bardzo zbytnym zabiegiem zmieniono ilość osób w komisji i teraz większą reprezentację ma na przykład kurator oświatowy, przedstawiciel administracji rządowej i to on z Warszawy będzie powoływał dyrektoratu w danej placówce. Czyli jak Państwa pociechy... Do końca Warszawy, tylko z Żelamskiego 53, bo delegatury... ale de facto urzędnik nadzorowany przez kuratora oświaty w Warszawie, tak? Więc to będą decyzje polityczne, czytaj Warszawa, czytaj administracja rządowa, czytaj PiS i to jest zatrważające, bo takimi właśnie decyzjami, tak jak w przypadku wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, gdzie zmieniono zapisy statutowe, sprowadzono samorząd województwa mazowieckiego tylko do roli powoływania i odwoływania prezesa. Nic więcej, tak jakby zawłaszczając tą przestrzeń, która bardzo świetnie współgrała z potrzebami samorządu, bo przecież te wszystkie wozy strażackie, wszystkie te inwestycje w środowisko, program wspierany wymiany pieców, to wszystko były, czy odnawialne źródła energii. Dziwię się troszeczkę Pańskiemu zdziwieniu tylko, bo generalnie nie, no. Zgadzam, ale chyba każda władza ma taką tendencję do tego, że chce jeszcze więcej władzy. Jeszcze nie słyszałem takiego przedstawiciela danej władzy, który powiedział, nie, ja to bym oddał tych kompetencji, żeby tylko zdjąć ze mnie odpowiedzialność. Panie redaktorze, zgoda, każda władza ma do tego prawo. Natomiast trzeba to robić roztropnie, mądrze i przede wszystkim w przemyślany sposób. Mieliśmy przykład Wód Polskich, które odpowiadają się za decyzje wodnoprawne. Sparaliżowana instytucja, która dzisiaj nie wydaje, nie wiem, czy w ogóle mają pieczątki. Trzeba by było się zapytać, ale która funkcjonuje, mają pieczątki już, prawda, Andrzeju? Ale wydali już jakąś decyzję? Nie wydają, jest po prostu paraliż. Jest trzeci miesiąc, jest paraliż, ale trzeba było to przejąć, bo tam było dwa czy trzy stanowiska prezesa. Zresztą oni się zmienili już dwukrotnie, bo nie potrafią ruszyć z miejsca, bo materia jest dosyć skomplikowana. To jest jeden przykład. No, Wojewódzki Fundusz to jest drugi przykład. Kwestie ośrodków doradztwa rolniczego, tych mazowieckich, to jest trzeci przykład, gdzie też trzeba było swoich ludzi, bo to jest ta przestrzeń. Okej, każda władza ma, tylko musi mieć na to pomysł. Gdyby to było w jakikolwiek sposób przemyślane, zrobione, to dzisiaj nie byłoby paraliżu tej instytucji. Ona jest. I za chwilę będzie tak, że naprawdę każda decyzja wodnoprawna potrzebna przy realizacji inwestycji nie będzie mogła być wydana, bo panowie jeszcze nie zrobili pieczątek, albo mamy problem z tym, żeby się ogarnąć. Panie Przewodniczący, zostawmy trochę Prawo i Sprawiedliwość, przejdźmy do Platformy. Zapytam może o to, w ten sposób tajemnicą Poliszynela jest to, że pani premier Kopacz chyba niezbytnio była szczęśliwa z tego tytułu, że wystartował pan na szefa Platformy, miała swojego kandydata. A to nieprawda. No i dlatego chciałem zapytać, czy wypaczyła już panu to, że... Nie. Że poszedł pan na niezależność, że jako młody, ambitny wybił się pan. Szanowni Państwo, no nie wiem skąd to się bierze. No. Wydaje mi się, że ktoś życzliwy wymyśla tego typu jakieś opowiastki. Kandydowaliśmy w cztery osoby, potem się okazało, że jest nas dwóch, zostało na placu boju, po czym no, zawsze po jakiejś przegranej są chwile takie nerwowe, czasami może być to wyrażone gdzieś nawet w przestrzeni publicznej. Natomiast z moim kontrkandydatem dogadujemy się świetnie, szanujemy się, bo znamy się przecież 15 lat, jesteśmy w jednej organizacji. Nawiązując do pani premier Ewy Kopacz, która jest wybitnym politykiem, wiele zrobiła dla tego miasta i ja nie pozwolę, żeby tego typu stwierdzenia osób, które nie mają pojęcia, ile naprawdę ta kobieta też włożyła pracy i działań, żeby powstały niektóre rzeczy dla danych, które dzisiaj są. Choćby nawet to miejsce, w którym się znajdujemy, jest też za przyczyną, że tak powiem, pewnych rozmów z panią premier Ewą Kopacz. Szanowni Państwo, więc oczywiście te relacje są bardzo, bardzo dobre. Widujemy się, rozmawiamy ze sobą, nie widzę żadnego problemu. A czy czyta Pan czasem o sobie komentarze w internecie? No ale mówi pan te, które tam... I pozytywne, i negatywne. No, znaczy jakieś zabawne, nie. Się panu skojarzyły, jakieś ciekawe. Znaczy, coś pana pan, wyjątkowo rozbawiło. Tak, przestałem czytać pod tych, te, które są wpisywane przez te awatary, przez te osoby nieistniejące, albo jedną osobę, która ma założony ileś tam kont, bo tam oczywiście padają stwierdzenia, to jakiś tam
a to ktoś, a to, że ona go, czy jakieś tam inne. No i właśnie to są takie rzeczy, które gdzieś trafiają do przestrzeni publicznej, musimy się z tym jako osoby publiczne też pogodzić. Bo ja przeczytałem ostatnio, jeden mnie bardzo rozbawił. Ja zaraz panu zdecyduję, co panu piszę, muszę otworzyć. Do Płocka ciężkie miliony, a do Radomia odlaski uśmiechy Rajkowskiego. Bardzo mnie rozbawił. Czy nie ciężą panu trochę te odlaski w takim razie? Wiecie państwo, z tymi odlaskami to jest tak, że pierwszy wyraził taką opinię gdzieś medialnie pan Wójcik, pan przewodniczący, pan Dariusz Wójcik, wyraził opinię, nie wiem o co chodzi tak naprawdę, ale poświęcam w miarę dużo czasu, jak mogę, to zawsze jestem. Nie widzę w tym jakiegoś takiego działania, które boli, że tak powiem, oponentów politycznych, bo przepraszam, zazwyczaj przyjeżdżamy na salę gimnastyczną, gdzie są dzieci, dwóch, trzech nauczycieli, dyrektor szkoły i my z nimi po prostu rozmawiamy. Jakby edukując ich, jak ważne jest dzisiaj to, żeby mieć świadomość, że odblaski mogą ratować życie. Stwierdziliśmy po wszystkich odprawach rocznych, choćby w Policji Mazowieckiej, że wypadkowość, jeżeli chodzi o udział w wypadkach osób, które są uczestnikami pieszymi ruchu drogowego, takie dzieci, zdecydowanie spadła od momentu, kiedy prowadzone są tego typu akcje, nie tylko przez samorząd do województwa, który prowadzi 15 lat te akcje, ale przez różne instytucje, między innymi Inspekcję Transportu Drogowego, tutaj byłego szefa Inspekcji Transportu, ale też Andrzeja Łuczyckiego, więc wiele, czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, no, wszyscy starają się to robić i nie widzę w tym nic dziwnego. Ja bardziej widzę dziwne rzeczy, które się dzieją dzisiaj na bazie funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który został, jak Państwo wiecie, już przed chwilą mówiłem, przejęty w sposób sprytny zmianami statutowymi, gdzie się robi kampanie edukujące dotyczące ekologicznego palenia w paleniskach, tylko na bazie dzieci, najlepiej ostatniego rocznika szkoły gimnazjalnej i szkoły średniej. Czyli rozumiem, sugeruje Pan, że chodzi tutaj o indoktrynację polityczną? Nic nie sugeruję, ja tylko stwierdzam, że takie działania mają miejsce, a niech się wytłumaczą ci, którzy to robią. No dobrze, to teraz jakąś jedną pozytywną rzecz na temat Prawa i Sprawiedliwości. Yes. Powiem Panu tak, mógłbym powiedzieć nawet kilka. Bo generalnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć taką rzecz, że są bardzo konsekwentni w działaniu. To jest coś, co mają na przykład, kiedyś się mówiło, że chłop żołnierz wypuścił. I wie pan, przepraszam, że tak mówię, ale szanowni państwo, no trochę tak jest. Po prostu są bezwzględni w tym, co robią. Nie mają chwili na czasami refleksję, żeby zastanowić, czego przykładem jest odpalenie budżetu. To najprostszy przykład. Szanowni państwo, przecież to, co się stało z budżetem i to, co się działo na tej sali obrad Rady Miasta, to uważa, powinno w ogóle dyskwalifikować osoby, które doprowadziły do takiego scenariusza. A kto doprowadził, jakimi metodami? Mówiliśmy, ja myślę, że nie ma już co wracać do metod, w jaki sposób to było zrobione, ale państwo wiecie, że akurat Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo skuteczne w swoich działaniach i przekonywaniu. No i tego jestem tak, oczywiście, bardzo im zazdroszczę, choć negatywnym tego są znaczenia. Nie trzeba zazdroszczyć, to tak trzeba robić, jak oni robią. No właśnie, to jest dobre pytanie, że Platforma robiłaby tak samo, jak skoro to jest kwestia, bo my często, szanowni państwo, dyskutujemy właśnie też w ten sposób, czy my powinniśmy się zachowywać w sposób podobny, z tym, że szanowni państwo, ja myślę, że ja znam tych moich kolegów, koleżanki z Platformy Obywatelskiej w Radomiu. Znam też z wielu innych organizacji, też Platformy Obywatelskiej, ale ja myślę, że tych ludzi charakteryzuje taka duża kultura osobista. Ciężko, zdarza się u nas też ktoś pokroju pana posła może Niesiełowskiego, ale kto jest bardzo taki charyzmatyczny i taki wrażliwy, ale nam jest też ciężko bezpośrednio w taki cyniczny sposób atakować i mówić takie słowa i tak na okrętkę, żeby to jeszcze jakoś ubrać. No bo jak słyszę
dzisiaj, wie pan, że służby specjalne odpowiadały za organizację rady, albo ewentualnie, że musiałaby jakaś kometa spaść, żeby umowa, w której stanowi, że w każdej chwili może rozwiązać wojewoda, no to jest ciężko dyskutować, tak? No, ostatnia jest... rada była generalnie... Trochę komiczna. Tak, trochę, nawet powiedział tragikomiczna. Proszę państwa, tyle ode mnie. Czas na państwa. Ja mam pytanie. Kontynuując, bo mnie szalenie ciekawi sytuacja, w której... No ja wiem, że to nie do pana pytanie. Do pana prezydenta w sprawie sprawy przed jego sprawy przed sądem, że wziął sobie pana mecenasa Królikowskiego, który jest troszeczkę ten oprawcą systemu naszego sądowego. Oprawcą? Tak. Czemu? Dlatego, że konsultował, przygotowywał całe te zapisy. I tutaj tego to nie rozumiem. Znaczy, ja też może nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie, natomiast ja znam profesora Królikowskiego też osobiście i pan wie, że za proces, czy był szefem biura legislacyjnego w Sejmie. Bardzo prawy i bardzo sprawny człowiek, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Tym bardziej, bo pan mówi o tej kwestii, że konsultował z prezydentem Dudą, tak? Kwestie zapisów ustawy. Wie pan, ktoś to musiał robić. Ja myślę, że on był też takim pewnego rodzaju bezpiecznikiem, ale jak pan zauważył, on w połowie tego czasu był, a później przestał być. Nie był do końca, nie był do końca, został wtedy w jakiś tam sposób też odsunięty od tych spraw, chociaż może towarzyszyły temu jakieś czyste intencje pana prezydenta, żeby w końcu też kompetentny spojrzał na prawo ważne dla nas. Tak. Natomiast no nie wiem, czy taka odpowiedź wystarczy. Ja widzę, że mam problem z światopoglądem Platformy. Tam obawiam się, że tam jest dużo takich sabotażystów, nie wiem jak to nazwać, że to nie jest, pewne, że często występujecie razem z PiS-em i mam z tym problem. Czy my występujemy często z PiS-em? Tak, jest. Wie pan, znaczy my często z PiS-em się ścieramy naleśnie te kwestie poglądów. Natomiast powiem panu w ten sposób, czy my znamy tych ludzi, którzy są w polityce. Tak, znamy. Znamy ich też czasami prywatnie. Znamy ich prywatnie, znamy tych ludzi dość dobrze. Czasami te relacje są bardziej koleżeńskie. Choć mam takie wrażenie, że od kilku lat się to bardzo zmieniło, bo sposób radykalizacji nastąpił bardzo. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że tam trwa taki wyścig, kto bardziej będzie barwną postacią w polityce, ten więcej fruktów dostanie i chyba jest taki, no, taka wewnętrzna też walka o to, kto bardziej będzie kąsał, czy ewentualnie, no tak jak mówię, był bardziej wyrazisty. I konkurs na Niesiołowskiego? Może właśnie... No to Krystyna, to moim zdaniem to chyba to już w ogóle zupełnie inna kategoria. Ja sądzę, że jakby ich obydwoje posadzić ze sobą razem, ta dyskusja byłaby na bardzo podobnym poziomie. Panie przewodniczący, przepraszam, Adam Fundowicz, Radomskie Koło Nowoczesnej. Zapewne pan słyszał, że już kilka lokalnych struktur Platformy i Nowoczesnej tam podpisało takie porozumienia w przygotowaniu do wyborów samorządowych. Ostatnio tam była informacja z Częstochowy, z Zabrza, ze Śląska. Chciałem się zapytać, jak z pana punktu widzenia w tym temacie są nastroje w Radomskiej Platformie? No, czy do współpracy z nami, do tego jakiegoś wspólnego startu, czy wspólnych list? Wie pan, ja dziękuję za to pytanie, bo gdyby nie było, to bym to wywołał. Ale powiem tak, no oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę. Ja mam taką świadomość tego, że jeżeli my nie pójdziemy mocnym blokiem, wspólnie, razem, nie będziemy działać razem, a
Zawsze każdej organizacji towarzyszy chęć też tego, aby jednak promować własne szyldy, tak? Ja mam takie wrażenie, że powinniśmy mieć wszyscy jakby przeświadczenie, że dzisiaj spoczywa na nas obowiązek i oczekiwanie wręcz społeczne, abyśmy jednym szerokim, wspólnym blokiem poszli do wyborów, mając świadomość tego, co się dzisiaj dzieje w Radzie, jak to wygląda, jak wygląda w ogóle praca dzisiaj Rady, jakie są blokady związane z realizacją inwestycji człowieka, który został wybrany w sposób demokratyczny, jak to często podkreśla Prawo i Sprawiedliwość, a więc prezydenta miasta, w realizacji swoich obietnic wyborczych czy swoich planów po prostu. I wie pan, i tak obracając trochę pytanie, też czasami zastanawiam się, czy w związku z tym ja mam odczytywać deklarację Nowoczesnej, a więc startowanie na prezydenta pani Kalinowskiej, pani przewodniczącej, czy gotowe już listy państwa jako kwestię zamkniętą, czy państwo w dalszym ciągu są otwarci na tą współpracę? Chyba oczywiste, że kokietali. Dla mnie oczywiste. Dla państwa. Ale to ja pytam tylko. Ja widzę, że tutaj pan odbił pytanie, a ja dopytam. A kiedy poprosicie panią Kalinowską, czy przewodniczącą? To, że pan wspomniał, to jest temat otwarty. Szanowni państwo, najpierw to znaczy, jest wywierana na nas presja, między innymi przez też pana redaktora, abyśmy bardzo szybko wszystko ogłosili. Ja mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ma olbrzymi problem, żeby wygenerować kandydata na prezydenta, a nie wynika to z faktu, że oni nie mają kandydatów, tylko po prostu w sposób bardzo skrupulatny, fokusowy robią cały czas badania i w tych badaniach wychodzi im, że przegrywają, po prostu. I przepraszam, że to powiem, ale oni patrzą, co się wydarzy, więc my też musimy w mądry sposób, mając jeszcze chwilę czasu, prowadzić te rozmowy. Ja zapewniam, że u nas naprawdę skrupulatnie są członkowie zarządu, jest pani Marta Michalska-Wilk, jest Andrzej Łuczycki. W sposób bardzo skrupulatny rozmawiamy o kwestiach tych wyborczych, o kwestiach szerszego porozumienia również. Natomiast ten czas na decyzję przyjdzie i konkretnej oferty. Czyli jest to wartość z waszej strony jak najbardziej. Zawsze. Ja bym to przetłumaczył z języka politycznego na język normalnego człowieka. Czyli jednym słowem, proszę państwa, jak już będzie tak późno, że będziecie musieli przyjąć każdą naszą ofertę, mając te 3% sondażu, to wtedy będziemy z wami rozmawiać już. Ile pan to interpretuje? Znaczy, ciężko komuś proponować, żeby kupił samochód, skoro mówił, że już kupił ten samochód. Więc ja pan słyszał, że ktoś kupił samochód. Więc ja też chcę wiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię naszej współpracy z Nowoczesną, ona już jest faktem. My współpracujemy z Nowoczesną, jeżeli chodzi o sejmik. Pewnie do tego pytania przejdziemy też przy mnie za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o Radę Miejską, to jesteśmy w momencie takim, kiedy rzeczywiście nasza strategia jest oparta o kilka punktów i mamy dwa warianty. I my musimy zdecydować, wtedy dopiero będziemy też jako główna siła opozycyjna, będziemy się starać dopraszać do tego mamy przyjęte, słyszałem Państwa, że bo z naszej strony to się skończy, żeby inne stowarzyszenia lokalne też oczywiście, do tej wspólnej koalicji. Tak być powinno, bo to jest nasz wspólny obowiązek. Wie pan, jeżeli się okaże, że państwo pójdziecie sobie, my pójdziemy sobie, będziemy sobie nawzajem gdzieś tam w tym samym elektoracie odbierać te głosy, to de facto czy my walczymy o to, żeby uzdrowić albo, jak ja to mówię, obronić samorząd? Nie do końca. Nie, ja z panem się zgadzam i z naszej strony, ja tu nie mogę reprezentować, czyli mamy szefowej, ale z naszej strony jest też nastawienie na koalicję, na współpracę. Sekundę, tylko jedno pytam, to kiedy w takim razie? Mamy przyjęty ściśle kalendarz wyborczy. Szanowni państwo, wygląda to w ten sposób, że wczoraj też na posiedzeniu Rady Powiatu przyjęliśmy ten kalendarz wyborczy. Do końca marca jeszcze, że tak powiem, zgłaszają się ci kandydaci z naszej partii w ramach wszystkich 8 kół, które są w Radomiu i deklarują start. Wtedy mamy pełną listę. Otwiera się okienko transferowe, które będzie trwało kilka.
kilka tygodni. Kilka tygodni. Pani Elżbieta Giełło. Panie marszałku, chciałabym zapytać o taką sprawę. W miesiącu styczniu został, bieżącego roku, został powołany nowy wiceminister do spraw smogu. W miesiącu marcu, czyli teraz, został odwołany. Czyli był... Sezon wiedziałam, że to czyli tylko dwa miesiące. I z tego wielopunktowego programu Czyste Powietrze udało się zrealizować tylko jeden punkt. I mam takie pytanie, co my tutaj lokalnie, czy my mamy jakiś plan, jakąś strategię, jakiś program? Rozumiem, ja wiem, o czym mówię. Otóż, szanowni państwo, państwo wiecie, że mówiliśmy o tych wodach polskich, gdzie tam jeszcze nie ma pieczątek, nie wydają decyzji. To wcale się nie dziwię, że minister był parę miesięcy odwołany w ramach oszczędności, bo wyszło to, że za dużo jest tych ministrów, że administracja jest zbudowana. Ale odpowiadając, pani reprezentuje Partię Zielonych, więc odpowiadając, mieliśmy w Radomiu czym się poszczycić, bo jako jedyne miasto, o czym też powinniśmy mówić głośno, ja będę namawiał wszystkich moich kolegów, żeby to podkreślać, tak naprawdę wzięliśmy całą pulę, która była przeznaczona w ramach środków rządowych, dotyczących kawki, tak, wymiany palenki. I wieście, proszę państwo, ponad 1000 piec zostało w ten sposób wymienionych. Są różne opinie, bo kategorie pieców, tam inne kwestie, ale w większości to było tak naprawdę podłączenie do sieci gazowniczej. I muszę pani powiedzieć, że w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że kawka zostaje ucięta, liczyliśmy na to, że jakiś program zostanie wdrożony. No teraz wiemy, że jest jakiś program, ale on jest konkretnie dedykowany, jeżeli chodzi o wielkość do naszego miasta. My jako samorząd województwa mazowieckiego będziemy ogłaszać dwa projekty na dwa konkursy w ramach środków regionalnego programu operacyjnego na właśnie wymianę tych palenisk. Przy współpracy jesteśmy na to gotowi. Myślę, że do czerwca pierwszy będzie już ogłaszamy dla samorządów, które będą chciały kontynuować tę zmianę. Jak pani wie, no akurat tutaj prezydent, mimo tego, że mieliśmy już na stole ponad 3 miliony, podpisać tylko umowę, minister na nie pozwoli tej umowy podpisać, bo przejął Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i w ten sposób straciliśmy szansę na pozyskanie tych pieniędzy, co wydawało wymianę pewnie kilkuset dodatkowych źródeł takich tych kopcących. Do końca, to z nich wcale nie wynika, że tam już jest wszystko zdecydowane, uzgodnione. Oni z nimi jeszcze nie wiedzą, jak to wszystko będzie. Mówi pani o... podstawowe pytanie to jest taka, czy te piece, które tam będą przystosowane do spalania biomasy? Ja nie będę wchodził w kwestie techniczne, bo nie mam takiej wiedzy. Moja wiedza się skończyła na kwestii kogeneracji pieców rusztowych, które miały taką możliwość, ale jak później jakie negocjacje i jakie technologie de facto będą zastosowane, to trzeba było rozmawiać już. I szereg konsultacji społecznych. Tego też nie wiem. To mamy pana radnego, pan może mi pomoże. Kwestia, czy były konsultacje na temat technologii w RadPec-u? Będą to pieniądze kogeneracyjne, że biomasa też będzie spalana. Kogeneracji, tak. Były rozmowy tylko w gronie radnych. Wszyscy radni byli zaproszeni na takie posiedzenie i wtedy byśmy rozmawiali na temat. Tutaj pani zgłaszała się do zadania. Ja jestem bezpartyjna i cały czas słyszę, że partie szykują się do wyborów. Mają kalendarze, ścieżki, porozumienia i różne inne rzeczy. Tylko skąd wy weźmiecie wyborców? Jak przekonacie wyborców, żeby na was głosowali? Bo ja mam taką sąsiadkę, która ogląda pierwszy program telewizji. Na wybory chodzi wszystkie i głosuje na jedną opcję. Wie pani, znaczy sama też obecność tak wielu osób na dzisiejszym spotkaniu. Ja uczestniczę w wielu podobnych spotkaniach. Oczywiście jest tak, że propaganda dzisiaj środków przekazu tych rządowych, jak to nazwijmy, jest bardzo silna, bardzo mocno też przemyślana. Na szczęście, jak to podsumuje, te media komercyjne, które stanowią jakąś tam równowagę, to jest jednak
więcej zdroworozsądkowych osób ogląda też również tamte programy, bo ja też czasami w celach edukacyjnych włączę sobie naszą jedynkę. Natomiast kilka minut, no, kilka minut, tak. Wie pani, to jest takie pytanie, ja powiem pani w ten sposób. Na pewno, proszę mi wierzyć, jesteśmy zdeterminowani i zarówno państwo, bo to widać, że państwo jesteście zniecierpliwieni, państwo macie wiele żali też do nas jako opcji politycznej, która sprawowała władzę, w ogóle polityków, że dopuścili też trochę, bo troszkę do takiej sytuacji, która ma dzisiaj miejsce, bo państwu się nigdy by nie śniło, że taka sytuacja może mieć miejsce i my czujemy też tą presję i proszę mi wierzyć, naprawdę jesteśmy, ja przeżyłem w swoim życiu mnóstwo kampanii, ale ta kampania będzie szczególna. Bo ta kampania... Nie idzie w roztropu. Nie wiadomo, w lewo, w prawo. Nie. Chodź, czujesz się w nerwie, podniesie rękę do góry. Szanowni Państwo, znaczy, nie no, mamy naprawdę dobrze przygotowany program, jeżeli chodzi o Polskę samorządową. Kluczowym jego celem jest to, aby rzeczywiście samorządy przejęły kluczową rolę, jeżeli chodzi o kwestię w ogóle rozwoju całej naszej ojczyzny. Przepraszam, że przerwę. Ja jestem na którymś spotkaniu z Polską. I zawsze Pani zadaje to pytanie. Platformę. Nie. Które? Drugie albo trzecie. Bo no szczerze mówiąc, nie mam dużo okazji, bo tych spotkań nie jest jakoś bardzo dużo. Nie chodzę na spotkania państwa partyjne. I charakteryzuję, zresztą bardzo często oglądam transmisję, bo udostępniacie państwo na Facebooku jak najbardziej. I niestety te rozmowy państwa, czy z nami, czy między sobą, zazwyczaj między sobą, niestety opierają się na tym takim tezie anty-PiS, co oni robią źle. To jest naprawdę męczące. Ja rozumiem, że państwo mają świetny program, który jest być może w tej niebieskiej książeczce, ale my chcielibyśmy usłyszeć 4 czy 5 pomysłów na Radom. Teraz już. Co państwo proponują nam, mieszkańcom Radomia, czym pan chciałby nas przekonać, żebyśmy poszli i zagłosowali na Platformę? Ale ja bym chciała, żeby pan powiedział, to co jest tym najlepszym? Nie, nie, to jest program akurat, bo samorządowy. Ja pani... Z pewnością pani zauważyła to, co mówiłem, że mamy przygotowany program Polski Samorządny, a więc ten program krajowy. Mamy program regionalny i jesteśmy w trakcie teraz rzeczywiście tworzenia tego programu, który jest programem już bezpośrednio dla tych naszych małych ojczyzn. Wie pani, to są rzeczy, które z pewnością też będą musiały zaskoczyć naszych wyborców, bo w aspekcie choćby, ja tylko kilka takich rzeczy, tak? Musiałabym panu wejść w słowo, kilka... w tym momencie muszę się z panem nie zgodzić. Uważam, że w tym momencie państwo powinni się skonsultować z mieszkańcami, czego my oczekujemy od państwa. I stąd te pomysły zaczerpnąć. Ja nie widzę wśród Platformy niestety takiej chęci prowadzenia konsultacji społecznych. Ponieważ naprawdę, no, tak jak niestety ja mówię, też jestem bezpartyjna na tą chwilę. Natomiast ja widzę Nowoczesną na przykład na ulicach chodzącą, prowadzącą, zbierającą podpisy. Widzę partie Razem, widzę różne partie. Natomiast niestety Platforma nie prowadzi tych konsultacji praktycznie w ogóle lub jest to tak zrobione pro forma. I szczerze mówiąc, to nie jest tylko moje zdanie, dlatego śmiem je przekazać, ponieważ to jest moje zdanie. Ja takie pytanie zadałam. Uważam, wiecie, że po prostu państwo, znaczy, niestety troszeczkę bardziej ja, w tym znaczy, momencie... Ciężko mi odpowiadać, bo nie dalej jak... W zeszłym tygodniu rozmawiałem ze sobą, a w zasadzie to było kilka osób, które dziękowały za to, że Platforma jest otwarta właśnie na te konsultacje, na te wszystkie głosy, na to... Ja się wypowiadam z perspektywy pan Radomia po prostu, ja nie wiem, czy się dzieje. Aktywność, z tego co wiem, to pan prezydent jest prezydentem z ramienia Platformy Obywatelskiej i wiele inwestycji również poddaje pod konsultacje. Czego przykładem była choćby rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego. Ja nawet byłem innego rodzaju rzeczy. Tylko widziałem, nie wiem, ja mogę podać kolejny przykład. Jeśli jest zebrana petycja z podpisami mieszkańców pod na przykład, to jest moja branża, jest to z Radomskiej Inicjatywy Kobiecej, są wybierane podpisy. Włożyliśmy w to trochę czasu i prac, nie tylko my zresztą, bo sparła nas jedna z partii. W sprawie wprowadzenia dodatkowych zajęć z edukacji seksualnej. SLD.
I ja słyszę od polityka z Państwa partii, że jest to kwestia zbyt światopoglądowa i lepiej, żebyśmy to przepchnęły przez budżet obywatelski, to Pan wybaczy, coś jest nie tak. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Platforma się firmuje jako partia liberalna. I takie kwestie jak, nie wiem, edukacja seksualna młodzieży naszej radomskiej, to nie jest jakiś szok dla organizmu. I te paręset tysięcy złotych to nie jest jakiś straszny wydatek. Ja słyszę miliony na rehabilitację, jak najbardziej. Ale słyszę też głosy rozpaczonych matek, które mają teraz zamknięty oddział AGA. Nie mają 150 dzieci, nie ma opieki rehabilitacyjnej. Wie Pani co, dobrze, a ja... przepraszam, ale nie chcę wchodzić w tego typu też polemikę, dlatego że, a ja znowuż tak sobie myślę, dlatego sobie myślę, że jednym na przykład z pomysłów naszym w kampanii jest zbudowanie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych powyżej 24 roku życia. Tylko że to będzie zawsze, prawda? Wie Pani, nie, ale w ramach dzieci. No to już to tak, to już jest młodzież, tak? Czy młodzież, czy dorośli? Szanowni Państwo, bo dzisiaj patrząc, my jako samorząd, Państwo wiecie, że mamy taki ośrodek choćby na Strugach dla dzieci głuchoniemych, znaczy to jest na brata Wernera, niedowidzących i słabowidzących, na Struga. Ja wiem, ale wie Pani, ale te pomysły będą w tym programie. Ja nie wiem, jeżeli chodzi o edukację seksualną, jak to będzie. Natomiast wie Pani, no tak. Pani to dobrze ujęła, no my jesteśmy partią też na tyle też liberalną, że powinniśmy to dobrze czuć, tak? I powinniśmy rozumieć. Nie powinniśmy wiem. Zajrzeć w podręczniki, co ma młodzież zapodawana w tej chwili na lekcjatki, po prostu wiedzieć co PiS zrobił z reformą edukacji. Przecież wy to wszystko wiecie, tak mi się wydaje. Ale przepraszam, mogę ja? Ale to chyba na poziomie centralnym. Nie, właśnie nie na poziomie centralnym. Kwestia zajęć, dodatkowych rozwiązań, jasna rada. Przepraszam bardzo, ja jak najbardziej, przepraszam, że się wtrącam, jak najbardziej wspieram Pani wypowiedź, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z jednej kwestii, że edukacja jest to sprawa państwa, tak? Ta podstawowa, o tym co Pani mówi, że w szkole odbywają się takie, a nie inne, ale zaraz proszę mi pozwolić skończyć, to jest ta pierwsza sprawa, na którą jest pewien program, który został wdrożony, niekoniecznie musimy się z nim zgadzać, ja w pełni Panią popieram, bo no, trudno, że skoro wiceminister zdrowia jest człowiekiem, który podpisał taką, a nie inną, oczywiście mógł to zrobić, tak? I ma takie, a nie inne poglądy, więc trudno mówić, żeby edukacja seksualna była na takim, a nie innym poziomie, a młodzież mamy dzisiaj, która coraz wcześniej zaczyna współżyć ze sobą i podejrzewam, że jej wiedza jest dużo większa niż nasza. Natomiast możemy to zrobić jak najbardziej na poziomie tutaj naszym lokalnym, czy przez jakiekolwiek stowarzyszenia, prawda, czy przez taką inicjatywę oddolną. I ja myślę, że to jest kwestia... Pani właśnie, była taka propozycja i się Panie odbiły parę razy chyba. Właśnie, to chodzi, że jest inicjatywa oddolna i nie ma zainteresowania. No tak, ale co, i Panie uzyskały taką odpowiedź, że nie, absolutnie nie pójdzie to... Nie, bo to chodzi o uzyskanie funduszy na dodatkowe zajęcia. Także ja myślę, że przynajmniej ja również jestem członkiem Platformy, jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie. Jest, także nie wiem, dlaczego Panie uzyskały taką odpowiedź. Ja też nie wiem. My też nie wiemy właśnie, tak. Ale instytucja referendum. Instytucja referendum gminnego i to jest też świetna rzecz, która może właśnie tego typu inicjatywy wprowadzać, czy zobowiązywać wręcz włodarzy miast, czy gminy. I te referenda, wyniki byłyby zobowiązujące. A mogę jeszcze takie prywatne pytanie, już nie dotyczące praw kobiet? A to może już... Proszę bardzo, nie, pan jeszcze wcześniej miał pytanie. Znaczy ja chciałem zapytać, Ryszard Barszy, Rada Miasta Demokracji. Dlaczego Platforma tak słabo punktuje przeciwnika, jeżeli chodzi o PiS? Na przykład tak jak Pan tu dzisiaj mówił o tych kuratorach, mówił Pan o tej spółce wodnej i tak dalej, ja się dowiedziałem o tym tu akurat na naszym zebraniu. Nigdzie tego w komunikatorach nie można przeczytać, czy na przykład jakiś zespół specjalny powołać do takich nagłaśniania takich spraw, co oni potrafili zepsuć i ewentualnie jak to można naprawić. Obiecuję Panu, że będziemy w tej kwestii bardziej aktywni, przygotowujemy, mamy powołany zespół medialny,
jest pan Domański tutaj również, który nas tutaj wspiera w tych kwestiach. Będziemy to wszystko naprawdę mocno akcentować i wręcz, że tak powiem, będziemy przy każdych spotkaniach podkreślać. Jest dwie urocze panie, jeden uroczy pan, jest trochę młodych demokratów, więc będzie jakaś niedługo aktywność tego zespołu ujawniona szerzej? No tak to trzeba określić. Ja mówiłem, że to każde działanie musi być poprzedzone też dobrym przygotowaniem, czy szkolenia. Czyli kampania w mediach ogólnopolskich też będzie prowadzona, tam ewentualnie jakieś tam typu ogłoszenia? Tak. Krzysztof, powiedzieliście, że nie będę głosował. Ale ja skończę pana zdanie. Ostatnio rozmawialiśmy w Przysusze na Klubie Obywatelskim. Tak, ale ja jestem mieszkańcem rozciennej gminy Kowala, na której to terenie gminy ulokowana została obwodnica południową, którą dzisiaj pan wielokrotnie wymieniał. Czy według pana środki unijne, które są wydawane na infrastrukturę, powinny pomagać ludziom i służyć poprawie życia, czy utrudniać? Nie no, oczywiste. To jest podchwytliwe pytanie. To jest pytanie. Ja powiem panu w ten sposób. Przede wszystkim rozwój całej infrastruktury drogowej ma służyć też przede wszystkim ludziom, tak, ale też kwestią gospodarczym, rozwoju gospodarczego. Czasami ludzie to wpadli. To teraz tak. Teren ronda turbinowego z zbiornikiem retencyjnym na pewno pan kojarzy. Tak. Czy wyobraża, wie pan, że przez budowanie tej obwodnicy mieszkańcy Augustowa nie mają jak wyjść z buta ze wsi? Bo z jednej strony mamy rondo, z drugiej mamy wiadukt, a z trzeciej tory kolejowe. Jeżeli chciałbym przejść na drugą stronę wiaduktu, muszę się cofnąć do Kosowa, przejść dookoła i to jest kilka kilometrów, bodajże 7 kilometrów. W takich butach, jak pan jest dzisiaj, nie wyszedłby pan na pieszo ze wsi. Tak, ale nie wyszedł. Nie mogę. Druga sprawa, jedyna piesza droga, którą mogliśmy się poruszać, to jest wzdłuż obwodnicy, gdzie teren jest nieutwardzony i nieoświetlony. Pisaliśmy pisma wielokrotnie, tak, mamy ekrany akustyczne, mamy piękną siatkę przeciwko żabko, a ludzie gdzie jest? I było to lokowane w czasie, kiedy gminą Kowala rządził wasz przedstawiciel. Pan Stanik, tak. I kwestia jest taka. Skrzyżowanie w Kosowie jest bardzo groźne, często są wypadki. Rondo turbinowe jest niebezpieczne. Wiadukt cały czas się kosztuje, bo jak się tyle, dzisiaj wystało wszystko, bo nie można podjechać. Jeżeli ktoś od was z Platformy, dobra, ale to nieważne, inwestycja, jeżeli ktoś z Platformy na terenie gminy Kowala, kto będzie kandydował, obieca, że zrobi nam przejście dla pieszych, oświetli, utwardzi teren, poprawi nam życie. My z mężem tak wam rozbuchamy po prostu, że... To my wam zrobimy świetną kampanię. Prawda jest taka, jeżeli ja nie głosuję na Platformę, bo przedstawiciele Platformy na terenie gminy Kowala po prostu nie występują jako Platforma, tylko się chowają pod jakimś komitetem, ale ja nie zagłosuję. To są beznadziejni ludzie. Nie, no umówmy się w ten sposób. Znaczy ja jestem też osobą publiczną, zajmuję się kwestiami dróg, co prawda wojewódzkich. Zróbmy w ten sposób, że któregoś piątka poproszę, żeby inżynier ruchu ten, z Wydziału Infrastruktury przyjechał. Wyjątkowy specjalista, bo trzeba na to spojrzeć fachowym okiem, pewne kryteria muszą być spełnione. Ja się obawiam tylko jednej rzeczy, że te kwestie, o których pan mówi, a trzeba na to spojrzeć kompleksowo. To jest trwałość projektu, tak żeby się podpomnienie. Miała właśnie te żabki, czasami to bywa tym kryterium, które musi być spełnione, żeby w ogóle droga mogła być dofinansowana. My pisaliśmy pismo o tym, temu też towarzyszą te decyzje środowiskowe. I wie pan, spójrzmy na to, tak, fachowym okiem, co można, umówimy się, tak, umówimy się, państwo jesteście przedstawicielami tutaj, już wiem, czyli przez tutaj pana prezesa, tak, umówimy się, ja pojadę z tym inżynierem z Pożyczek, dobrze? Ja zapraszam, żebyście wjechali państwo pomiędzy ekrany, po kostce... Poprowadzisz, Krzysztof. Tak, poprowadzisz. Dokładnie. Bo my pisaliśmy pismo, jak inwestycja nie była skończona, że kostka brukowa na podjeździe na rondo jest niedobre. Mamy ostry zjazd. Takie warunki klimatyczne, jak są u nas, ośnieżenie w tej chwili. Ja nie mogę bezpiecznie wjechać do wsi. Mało tego, ja nie mogę włączyć się do ruchu, bo ekrany zasłaniają mi pojazdy zjeżdżające z wiaduktu. Wszyscy nas olali.
Naprawdę, myśmy tyle z mężem pisali, zbieraliśmy całą kampanię, zrobiliśmy, no tak, tylko podnieśli kwestia jest taka, że inwestycja była w toku, można było to naprawić. Prosta rzecz, wymiana części ekranów na przezroczyste, żebyśmy widzieli te pojazdy, które zjeżdżają z wiadomych. Bo my ich nie widzimy, my nie widzimy, jak są na tym. I nic tego nie zrobimy. Ja wam daję świetny pomysł na kampanię we wsi Jałuzna. I okolicy. Wtedy będę miał na kogo zagłosować, ale ja chcę tablicę, zdjęcie, zobowiązanie dla gminy Chowala. Pieczątki, podpisy. Formalistka. Prezesa Kaczyńskiego. Kontrakt dla Chowala. Tak, ale teraz niech pan sobie wyobrazi, że ten kontrakt dla Radomia, prezes Kaczyński, można powiedzieć, że ptaszki można powieszać już postawić. No tak, no. Ja jeszcze. I to jest to, o czym mówił chyba pan przewodniczący, czy skuteczność, konsekwencja. Ja chciałam jeszcze właśnie dołożyć tutaj do męża też, trochę. Ale to nie mężowie, tylko Katarzyna Kołodziejczyk, ja też właśnie jestem z Radomskiej Inicjatywy Kobiecej, ale to tak nie będę poruszała tematu kobiecego, tego też właśnie tutaj chciałam powiedzieć. O dojeździe właśnie rowerami. Czy macie w planach współpracę z ościennymi gminami, żeby właśnie zrobić takie długie ścieżki, sieć ścieżek położyć, ścieżki rowerowe. Naprawdę, bo tu jest problem. My z mężem mówimy jeździć na rowerze i naprawdę mamy bardzo duży problem, żeby przez tą właśnie obwodnicę. Dla nas to jest ogromny problem. Ale to demo. Ja to tam mieszkańcu, a mieszkający ludzie. Bo jest to jedno rondo, zaraz drugie, stoi się. To jest koszt. Powiem Państwu tak, że Pani pytała o te ścieżki rowerowe. Tak, o ścieżki rowerowe. Czy bierzecie pod uwagę w ogóle budowę? W ramach tego programu multimodalnego jest ileś tam kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych przy współpracy z powiatem radomskim. A powiat radomski, jak Państwo wiecie, też to zmienia to. Więc trzeba, tutaj myślę, że są jakieś ścieżki, bo one mają być w takim kształcie słoneczku. No, super by było, bo naprawdę mnie bardzo chętnie bym wyjeżdżał z rowerem, a nie mam po prostu jak. Zapraszam w letnich bucikach, pójdziemy sobie w. Ja powiem panu tak, na szczęście, dobrze, że to nie my to wybudowaliśmy. Program drogowy, ale możemy to naprawić. Czy są jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa, jeżeli nie? To bardzo serdecznie. A, jeszcze kilka, mi od dwie minutki dosłownie poprosił pan przewodniczący. Ale szanowni państwo, ja mogę zadać pytanie. A nie, jest pytanie. Ja mam. Tak, nie, to jeszcze. Małżeństwo Kołodziejczyków po prostu rozmawiało. Nie, bo ja to jednak troszeczkę już pomijając aspekty, kwestie drogowe, rowerowe i tak dalej, ponieważ też reprezentuję Radomską Inicjatywę Kobiecą, tak chciałam bardziej ogólnikowo, ale jednak światopoglądowo. PiS nad PO ma tą przewagę, że oni są takim monolitem niemalże, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, kwestie takie socjalne. Więc jak sobie coś wbiją do głowy i coś zaplanują, to idą, jest dyscyplina w głosowaniu. I to zarówno jeśli chodzi o głosowanie w Sejmie, w Senacie, czy nawet jeśli chodzi o pewne sprawy związane na poziomie samorządu. I teraz, no jest masa osób jednak w przestrzeni społecznej, dla których albo w pierwszej kolejności, albo na równi ze sprawami gospodarczymi, ekonomicznymi stoją jednak kwestie światopoglądowe. I teraz, ponieważ PO, jednak Platforma Obywatelska, stanowi taki, jeśli chodzi o te kwestie, taki lekki miszmasz, macie bardzo dużo ludzi o poglądach takich konserwatywnych, dużo ludzi w centrum, jest trochę bardziej na lewo skierowanych. Jeśli nie dochodzi do jakichś głosowań, do jakichś ustaleń, jeśli chodzi właśnie o te kwestie światopoglądowe, ta grupa społeczna nie może na was liczyć, bo my wiemy, że po prostu każdy wybije, nie ma właśnie tej dyscypliny głosowania i ten sobie zagłosuje tak, ten sobie zagłosuje tak. Więc co wy macie do zaoferowania takim osobom, żeby w jakikolwiek sposób przyciągnąć ich do siebie, skoro potem dobrze wszyscy wiemy, że jak dojdzie do głosowania, albo dojdzie właśnie, że właśnie organizacje różne społeczne zaczną zgłaszać różne projekty, to de facto wszyscy umywają ręce. I się mówi, no my nie mamy dyscypliny, to każdy sobie głosuje jak chce. I te osoby zostają niestety na lodzie. Przez każdą partię. No miałeś przykład ewidentny z tym Ratujmy Kobiety 2017 właśnie, co zbierałyśmy podpisy. Właśnie to był przykład taki, jak właśnie było głosowanie w Sejmie odnośnie tego projektu Ratujmy Kobiety 2017. Nie, no tak, to był tak. No to taki, że ja rozumiem, że Platforma też za to przeprosiła, bo to była jakaś
No coś to się przepracy. No ale przeprosinami, ale my jako społeczeństwo dobrze wiemy, że na was w takich kwestiach nie można liczyć, bo jest za duży miszmasz u was. Co to znaczy, ja trochę nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie z dwóch względów. Ja nie, to panie pytanie do pani. Czy można wprowadzić dyscyplinę, jeśli chodzi o światopogląd? A dlaczego mi się mówi? No dobrze, a my nie jesteśmy z PiS-u. No tak, ale dyscyplina była. Ja pani odpowiem na to pytanie. Gdybyśmy, i może to będzie, statystyka nam to pomoże, dobrze? Gdybyśmy prześledzili wszystkie głosowania klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmie, to by się okazało, że 1/3 tych głosowań to jest dyscyplina. Ale w kwestiach gospodarczych. Wie pani, tak. No właśnie. Zgoda, ale też na tym polega cały projekt Platformy, że my rzeczywiście staramy się w sposób demokratyczny też dyskutować ze sobą. I są radni tutaj Rady Miejskiej. My często spotykając się, nie chcemy działać, bo pani, ja rozumiem, że dobrze by to świadczyło o nas dzisiaj, gdyby ktoś przyjechał, może nie z Nowogrodzkiej, ale gdzieś z innego powiedział, macie tak głosować, trochę źle, bo ja mówię, przenoszę to na aspekt już taki samorządowy. Nie wiem, nie byłem w parlamencie, nie wiem jak to wygląda, ale wiem, że Platforma to rzeczywiście środowiska wielu osób o różnym światopoglądzie, mimo wszystko osób bardzo też kompetentnych i myślę, że racjonalne zawsze względy i jakby kwestie będą miały tu bardzo... Czyli ludzie o mocno liberalnej wrażliwości, czy wręcz lewicowej, nie mogą liczyć... Tak, wie pani, znaczy, ja też chcę powiedzieć jedną rzecz. W PiS-ie nie ma żadnej dyskusji. To, co powie prezes, tak ma być. A to znaczy, to, nie tylko, wie pan, bo tak mnie się być. Wydaje, że wy na pewne problemy, na pewne problemy takie kwestii światopoglądowych, społecznych patrzycie bardzo płytko. Pani na przykład powiedziała, że młodzież w dzisiejszych czasach to jest taka, że wiedzą z zakresu seksu by przewyższyła nam. W błędzie jest pani całkowity. Młodzież to ma świadomość tylko taką, przepraszam bardzo, że wulgarnie to powiem, jak się rozkłada nogi, jak się odbywa stosunek seksualny, to jest wszystko. Technika. A jeśli chodzi o pewne kwestie świadomości, zabezpieczenia, kultury seksu, mentalności, dziewczyny 13-letnie idą na imprezę z chłopakiem, przepraszam, młodzież, ale ja nie mówię, że wszyscy, ale jest cała masa młodzieży, gdzie jak są po alkoholu, bo przecież to jest normalne, że po wieku 13 lat musi być alkohol na imprezie. Chłopak idzie do drugiego pokoju z dziewczyną, wymusza na niej ten stosunek seksualny i ona nie ma nawet tego świadomości, że ona została zgwałcona. Ona nie ma tej świadomości. A pani mówi, że jest młodzież wydrukowana. Jak pani dobrze słuchała, ja powiedziałam, że większość młodzieży. Nie, ale wie pani, to znaczy, powiem pani też, ja jestem nauczycielem i ja zaczynałem pracę. Pracowałem przez dłuższy czas swojej przygody z edukacją w gimnazjum. Więc ja jestem w stanie jakby też przytoczyć wiele przykładów zachowań młodzieży, chociaż to, tak jak mówię, było od 2007 roku, już nie jestem nauczycielem. Ale wiele mnie to nauczyło. Ja oczywiście należę do tych osób, które w tych kwestiach myślę, że mają też dużą wiedzę i by były za tym, żeby takie projekty zgłoszone przez państwa były głosowane. Czyli porozmawia ja pan dyscyplinująco z panem prezydentem. Przepraszam, ja rozumiem, bo ja już jesteśmy w temacie dzieci i tak dalej. Ja mam obecnie 18-latka. 24 osoby w klasie. 24 osoby odmówiły udziału w zajęciach, ponieważ zajęcia są na żenującym poziomie. Nie dlatego, że oni nie chcieli wiedzieć, tylko dlatego, że zajęcia są na żenującym poziomie. I 18-latek, to nie jest, przepraszam, bo to też jest złe określenie, ale powiem, gówniarz 10-letni, któremu można bajki opowiadać, tylko to już jest człowiek świadomy, który umie czytać niejednokrotnie ze zrozumieniem i wiadomo, że oni czerpią informacje z internetu. A ja bym chciała, żeby przyszedł, nie wiem, seksuolog, żeby przyszedł ktoś o odpowiednim wykształceniu, którego brak dzisiaj w szkołach i żeby mojemu dziecku powiedział, właśnie tak jak powiedział, o kulturze seksu.
odpowiedzialności. Pełna zgoda. Ja nie pamiętam, jak się nazywa ta pani poseł, która jest taka radykalna w tych kwestiach. Sobecka, tak, rzeczywiście. Skądinąd z twarzy bardzo sympatyczna. Natomiast przychodziły pani Pawłowicz. No ale, szanowni państwo, wydaje mi się, że z Platformą naprawdę w tych tematach trzeba po prostu otwarcie rozmawiać i trochę też mobilizować Platformę do tego, żeby właśnie w takich działaniach to mobilizowała, czy jednoznacznie mówiła o tym, że potrzeba jest dyscypliny głosowań. Ale to jest zrozumienia do tematu, bo jeśli się podchodzi do tego tematu na poziomie takim, tak jak się mówi w przestrzeni publicznej, że edukacja seksualna w szkołach, to że środowiska lewicowe to chciały tylko tego, żeby uczyć dzieci, jak się na banana zakłada prezerwatywę. Bzdura! Ale rozmowa się zatrzymuje na tym poziomie. Nikt się nie zagłębia co dalej. Szanowni państwo, czy ja mogę jeszcze jedną rzecz zainteresować państwa? Ponieważ państwo wiecie, że te trzy podstawowe filary, o których dzisiaj też przypominał mi kolega partyjny, a więc konstytucja, drugi Andrzej. No sądy. Sądy i trzeci wolne wybory. Szanowni państwo, w ramach klubów obywatelskich, to jest taka instytucja, którą rzeczywiście od kilku lat staramy się zapraszać różnych ciekawych ludzi. W ramach tych klubów obywatelskich powstał wolontariat Wolne Wybory, www. Ja prosiłbym państwa, gdyby państwo mogli takie deklaracje wziąć. Chodzi tak naprawdę o to, abyśmy wspólnie przypilnowali tych wyborów, niezależnie od partii politycznych czy przekonań politycznych. Spróbujmy wszyscy razem, szanowni państwo, przypilnować tych wyborów, bo państwo wiecie, że zmiany, jeżeli chodzi o ordynację, bałagan, który będzie podczas tych wyborów, może być strasznie duży i te zmiany były kierunkowane na to, aby jednak próbować coś zachmęcić, o czym jestem przekonany osobiście, jest to moje prywatne zdanie. Niech Platforma zadba o wyborców, żeby mieli wyborców, bo w końcu... Ja się chciałem zapytać na koniec chyba już. Już po pytaniu. Nazywa się piątek, tak jak dzisiejszy dzień. Radomianie dla demokracji. Jestem bardzo ciekawy, czy Platforma wyciągnie jakąś lekcję z tych służb specjalnych, które ostatnio załatwiły temat programu drogowego. Mam nadzieję, że państwo jeszcze zobaczyli, kto tu jest ważny i kto jest decyzyjny. To nie Platforma załatwiła ten program drogowy. Ci ludzie wygrali z PiS-em. I tak będzie na wyborach, że ludzie wybiorą tego, który, no u nas to jest tak, że który obieca najwięcej. Niestety, tak jest, tak? Ja jeszcze raz rozumiem, że pan uważa, że na tej radzie ci państwo grali z PiS-em? To wygrali. Że ludzie wygrali z PiS-em. A mam nadzieję, że wyciągniecie lekcję z tego, tak? Tak, no wie pan, to jest, brzmi bardzo groteskowo, że oczywiście, że można wymyśleć wszystko, czasami można coś podsterować i pewnie robią to zarówno dziennikarze, jak i politycy, może politycy nawet częściej. Natomiast ja powiem państwu więcej, że jeżeli spotykam ze środowiskiem na przykład sportowym i kwestie dotyczące dróg dojazdowych do przepięknego kompleksu sportowego, który powstaje, hala, i jest naprawdę boli tych, którzy są związani mocno ze sportem i nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość nie ma tej świadomości. Prawo i Sprawiedliwość chce biczować prezydenta przy ścianie i wskazywać mu miejsce, co ma robić, jak ma robić. Tylko i wyłącznie dlatego, że człowiekowi wydaje się wiele zrobić. Nie wszystko. Nie jest też idealny, żeby była jasność, bo każdy z nas ma swoje wady. Natomiast realizuje wiele rzeczy, tych rzeczy, na które czekają mieszkańcy. Ja tutaj już nie chcę nic mówić na PiS, tak? Bo szkoda czasu. Dlaczego nie? Chciałem zaznaczyć to, że jak się zaangażowali ludzie w ten temat, to sprawa się rozwiązała. Znaczy presja społeczna. Presja ma sens. Presja społeczna. No więc się boi tłumu. Szanowni, wie pan, z drugiej strony nie wiem, z pewnością, skoro państwo
skoro Państwo tu też jesteście, to pewnie Państwo obserwowali, albo może też czy nie uczestniczyli czasami w kwestiach marszów, które organizował KOD i wiele organizacji Nowoczesna Platforma. Przecież było nas kilkadziesiąt tysięcy osób swojego czasu, tak? I ta temperatura, znaczy to cały czas gdzieś tam zaczęła opadać, a wydaje mi się, że teraz jak wystrzeli, to będą mieli olbrzymi problem. Będą. A my oczywiście jako klasa polityczna musimy stanąć na wysokości zadania i bierzemy też na klatę wszystko to, co nie jest doskonałe. I cóż, szanowni Państwo, no, wiecie Państwo, to jest tak, że w każdym środowisku, w każdej partii politycznej czasami też następuje zmęczenie materiału, czasami coś rozjeżdża, czasami rutyna, wszędzie, tak? Więc może my musimy się też troszeczkę na nowo odrodzić i jedno jest pewne, jesteśmy dzisiaj główną partią opozycyjną i czujemy ten ciężar obowiązku, abyśmy zawalczyli o to, żeby kolejny etap realizacji planu pana Kaczyńskiego nie został wdrożony, a więc zawieszenie samorządu. I tym przesłaniem, proszę Państwa... Ludzie chcą działać. Ludzie chcą działać. Tylko kierunek trzeba im ukazać. Czy Państwo mają pomysł, jak przywrócić zaufanie obywateli do instytucji państwa, które zostały w tej chwili zachwiane? Do policji, do sądów, do trybunału. Bo coraz więcej instytucji państwowych ma złą opinię, tak? Jest przyjmowana przez upolityczniona, zachowuje się w sposób represyjny, prawda? I teraz jest kwestia taka, czy Państwo macie pomysł? To nie jest kwestia, to nie, nie oczekuję pytania, tak? Tylko czy Państwo macie na to pomysł? Bo być może jakbyście powiedzieli, jak to zrobicie, to być może ludzie by to zauważyli. Bo pytanie, jak odtworzyć Państwo, w przypadku, kiedy wy dostaniecie szansę. Wie pan co, to jest bardzo złożone też, odpowiedź bardzo złożona na to pytanie, natomiast jeżeli chodzi o kwestię decentralizacji tego, co jest zawarte w programie, to punktem wyjściowym jest powrót do tego stanu, który był przed. Ale oczywiście ten stan też nie był idealny. Natomiast kwestie dzisiaj podejmowanych, czy tak jak pan powiedział, w kwestiach służb, wie pan, też ja przez 5 lat byłem szefem Urzędu Wojewódzkiego tutaj, ja współpracowałem z tymi służbami, mam wielu znajomych, ja też widzę, w jaki sposób oni to przeżywają, w jaki sposób oni są traktowani. Znaczy coś, co kiedyś się wydawało honorem oficera, dzisiaj jest olbrzymią rzadkością, albo wręcz by się wydawało, że twardy chłop, który od wielu lat jest oficerem, potrafi czasami nie dać sobie psychicznie rady z tym, co się dzieje, tak? I odchodzi ze służby. Tak, ale właśnie to trzeba zaeksponować. Jak otworzyć to? Jak to zrobić? Bo czy tymi samymi metodami co PiS? Nie, no. Nie łamią, nie przejmując się tego, skoro oni złamali konstytucję i zasady, to my zrobimy tak samo, ale żeby przywrócić, powiedzmy, władzę obywatelom. Wie pan co, musi być gruba kreska. Jeżeli pan mnie pyta o to, tak, musi być gruba kreska, musi być przywrócenie, więc... Ja tutaj proszę Państwa, postawię grubą kreskę. Dziękuję serdecznie za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, ja również dziękuję serdecznie, dziękuję panu Szoku. Zapraszam w przyszłym tygodniu na spotkanie z panem prezydentem Stutkowskim. Tak, tak, jeżeli można, będziemy się całować. Cieszę się, żeby nie było na co. Ja tak.
zaproszona ilość wejść na przystanówkę przez nogę. Miałem robione to 10. Nie, dlaczego? Bardzo miło, że nie zaproponujemy jak na jakiego domu, gdzieś z tego autobus i nie chcę ruszyć. Bo wiesz, po porukach na pieczarze. Ale po wpisach na pieczarze, że już tam wszystkich wyciska. Także być może, że człowiek się zbliża, już to wiesz. Nie, czy pamiętałeś tym razem? Czy pamiętałeś tym razem? Nie.